już jest mój e-book niemiecki od poziomu A0. Już od dzisiaj możecie kupić e-booka w księgarniach. Linki znajdziecie w opisie tego filmiku. Co wyróżnia mój e-book i dlaczego warto właśnie z nim posiąść wiedzę do poziomu językowego A1? A mianowicie, nie znajdują się w e-booku trudne terminologie. Wszystko jest wyjaśnione w łatwy, przystępny sposób i skierowany jest do osób, które naprawdę rozpoczynają swoją przygodę z językiem niemieckim bądź od zawsze są osobami początkującymi i chcącymi nauczyć się tego języka niemieckiego w końcu do określonego poziomu językowego. Proste grafiki również ułatwiają zapamiętywanie, na przykład budowę zdań twierdzących, pytających, budowę zdań z dwoma czasownikami, czy też budowę zdań z różnymi spójnikami. Ponadto w e-booku znajdziecie także fiszki do wydruku. Po każdej lekcji znajduje się tabela z fiszkami. Drukujecie, rozwieszacie w mieszkaniu i w ten sposób powtarzacie materiał właśnie omawiany w danej lekcji. Każde nowe zagadnienie poparte jest licznymi przykładami. Jeżeli omawiamy odmiany rodzajników przez przypadki, znajdziecie tam przykłady z każdym możliwym rodzajnikiem i w każdym omówionym przypadku widzicie, jak ten rodzajnik się zmienia. Wszystkie zdania są tłumaczone na język polski, dlatego z łatwością zauważycie właśnie, w jaki sposób to wszystko się odmienia. Poza tym każde zagadnienie gramatyczne jest oczywiście przeze mnie wyjaśniane. Właśnie w takich tabelach możecie znaleźć wyjaśnienie różnych rzeczy, które są trochę trudniejsze, bądź właśnie są to jakieś zagadnienia gramatyczne i także te wszystkie nowe rzeczy, te wszystkie nowe słówka poparte są licznymi przykładami. A czasowniki nieregularne zawsze odmienione przez osoby i również poparte przykładami. A wszystko po to, by utrwalić cały materiał, a co najważniejsze, używać danych słówek i zagadnień gramatycznych przy budowie zdań, a później przy rozmowie z Niemcem. E-book kupicie, tak jak już mówiłam, w księgarni, do której znajdziecie link w opisie tego filmiku. A koszt e-booka to 25 zł, aby każdy miał możliwość nauczenia się języka niemieckiego. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Do zobaczenia!